Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, moi kochani, na dokładkę mamy piątek, a jak piątek, to można doszukiwać się pięknej i przepysznej przygody. Tak, moi kochani, razem z księgarnią internetową Wobbing, do której link znajdziecie poniżej, dzisiaj w przygodowy piątek mamy dla Was opowieść niesamowitą, tym bardziej dlatego, że wydarzyła się naprawdę, przynajmniej w większości. Opowieść o traperze twardzielu z amerykańskiego pogranicza, który już od jakiegoś czasu nosi twarz boskiego Leo. Specjalnie dla Was zjawa Michaela Punk. Amerykańskie pogranicze, sierpień 1823 roku. Hugh Glass, członek kompanii futrzarskiej Gór Skalistych, zostaje zaatakowany przez niedźwiedzicę i niemal rozerwany na strzępy. Pozostawiony na pastwę losu przez swoich towarzyszy, niejakiego Jima Bridgera i Johna Fitzgeralda, Hugh zostaje całkowicie sam, bez ognia, bez broni, bez niczego. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu, udaje mu się przetrwać i wkrótce rusza za nimi, aby dokonać aktu ostatecznej zemsty. Zjawa, jak mówi już nam sam podtytuł, jest opowieścią o zemście. Ale zemsta to jest tak naprawdę tylko to, co napędza Glassa, to jest ten jego motor przetrwania w dziczy. Bo mamy tutaj jeszcze jeden bardzo ważny element odwiecznego konfliktu człowiek versus natura i pytanie, kto zwycięży, kiedy szanse będą wyrównane. Co więcej, to historia niezwykłego uporu i niezłomności człowieka, który uparł się, by przeżyć to, co jednym wydawało się nie do przeżycia. Co prawda jest to powieść fikcyjna, ale oparta o prawdziwe wydarzenia, o legendy, o fakty, o wspomnienia i jeden epizod z życia osławionego Hugh Glassa. Nie wiem, czy wiecie, że zjawa jest oparta o prawdziwe wydarzenia z życia Hugh Glassa, ale na dokładkę nie tylko Hugh Glass jest tutaj prawdziwy. Jest w tej powieści druga postać, którą uważam, że naprawdę warto nadmienić. I jest to Jim Bridger, czyli strachliwy młodzian, który zostawił Glassa na pastwę losu w dziczy. I pewnie zdziwicie się, dlatego że Jim Bridger został potem amerykańską legendą. Był podróżnikiem, odkrywcą, wspólnikiem kompanii i przewodnikiem zwanym Królem Ludzi Gór. A jak widzicie, tutaj jego legenda ma swój niesławny początek. A że dzisiaj mamy przygodowy piątek, to ahoj przygoda dla zjawy Michaela Punka i dla... Po pierwsze, dla Hugh Glassa. To niesamowita postać, twardziel jakich mało, napędzany siłą zemsty i aż dziw bierze, że jest prawdziwe, a pamiętajcie, że zjawa to jedynie fragment jego niesamowitego życia. Po drugie, ahoj przygoda dla obrazu przyrody. Obraz otaczającej Hugh przyrody jest surowy, preriowy, niemal pierwotny i niemal jeszcze nietknięty ręką białego człowieka. Po trzecie, ahoj przygoda dla prawdziwego pogranicza. To miejsce pełne nieprzyjaznych indiańskich plemion, krwawych rozgrywek wypełnionych skalpami i biznesu na śmierć i życie. Kochani, zjawę pochłonęłam niemal jednym tchem z wypiekami na twarzy i jestem tym ogromnie zaskoczona, dlatego że trafiłam na różne opinie w sieci. Jedni narzekali na styl tej powieści, męski, surowy, bardzo traperski w wydźwięku, a inni mówili, że zakończenie po prostu ich zawiodło. A ja powiem Wam tak, to zakończenie i ten styl podkreślają tylko to, co jest najważniejsze w zjawie. Hugh Glass jako człowiek, którego nie złamie nic, a w zemście znajduje siłę, aby przetrwać. Zemsta to nie jest tutaj cel sam w sobie i warto o tym pamiętać, kiedy sięgacie po powieść Michaela Punka. Na mnie zjawa zrobiła olbrzymie wrażenie, ale tutaj od razu muszę zaznaczyć, że takie opowieści o przetrwaniu i niezłomności to jest to, co lubię naprawdę bardzo. A tutaj niestety nie mogę ukrywać, że nie jest to powieść dla wszystkich. Krew, pot, smród ciała, piżma i skóry, to wszystko tutaj miesza się, tworząc taką wyjątkową mieszankę, która aż wypływa z każdej powieści. To zwyczajnie historia przygodowa bez ściemy i bez zakończenia a la Tarantino. Sama przeogromniaście polecam Wam zjawę Michaela Punka, dlatego że wiem, że wielu z Was ta historia porwie tak bardzo, jak porwała mnie. I to wszystko na dziś. Za zjawę Michaela Punka raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej Wobbing. A Wy, moi kochani, pamiętajcie, żeby po więcej zjawy koniecznie zajrzeć też na bloga. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Kochani, jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie dajcie łapki w górę, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!